Niewielu Polaków zwraca teraz uwagę na klasę efektywności energetycznej. Kupując sprzęt, często patrzymy na cenę. Widzimy tę skalę, która jest pokazana z boku urządzenia, na przykład lodówki czy pralki. I wydaje nam się, że A+ to już jest dobry wynik. Tymczasem, jak pokażą to nowe etykiety, które zostaną wprowadzone w 2021 roku, jest to przeciętny wynik, albo nawet poniżej tej przeciętnej, na samej dole skali. W nowym systemie etykietowania, który wejdzie w życie w marcu 2021 roku, te produkty z klasą A+ dostaną numer G albo F, czyli na samym dole. Teraz kupując, jeżeli chcemy kupić najbardziej efektywnie energetycznie produkty, to powinniśmy wybrać takie produkty, które mają oznaczenie A z trzema plusami. W nowym systemie to będzie gdzieś w okolicach literki C. Nowy system ma być znacznie czytelniejszy dla konsumentów. Będą mogli porównać różne produkty. Będzie do zeskanowania kod QR, który będzie pokazywał dodatkowe informacje. Będą piktogramy informujące m.in. o hałaśliwości sprzętu czy o jego pojemności. Czego nie będzie na etykietach? Niestety organizacje konsumenckie wskazują, że powinna być też żywotność produktów. Często narzekamy na to, że dana pralka czy lodówka za szybko się popsuła i ten problem także będzie w przyszłości rozwiązany, między innymi tym, że producenci będą mieli obowiązek zapewniać zastępcze materiały do naprawy takich urządzeń. Tymczasem każdy dodatkowy plus przed takim A to oszczędność dodatkowa około 20-30% energii. Warto więc przekalkulować to sobie, czy kupując nowy sprzęt nie opłaca się wydać tych kilkudziesięciu czy kilkuset złotych więcej. W zamian za to będziemy mieli niższe rachunki za prąd.